Pewnie oglądając moje inne materiały o zapomnianych seriach LEGO, mogliście sobie wyrobić takie zdanie, że ta dziwaczność jest raczej zarezerwowana dla setów System. Ale nie do końca jest to prawda, bo także LEGO Duplo ma swoje odpowiedniki Galidorów czy też innych Time Cruisersów. Tak jest, dziś nadszedł czas, by sobie pogadać o kilku dziwacznych seriach LEGO Duplo. A zaczniemy od LEGO Dolls. Cóż, no nazwa chyba od razu podpowiada, co znajdziemy w środku. By wytłumaczyć założenie tej serii, to pozwólcie, że posłużę się przykładem innej zabawki. Kojarzycie może takie popularne kiedyś lalki, którymi można było się opiekować i tak dalej, chociaż nie, w sumie wait. Mam lepszy przykład. LEGO Dolls to taki domek dla lalek, ale bez domku. Czyli dostawaliście różne postacie, naczynia, urządzenia i tak dalej, którymi mogliście się bawić w dom, no ale bez domu. Wiecie, o co chodzi. Wyszło w sumie 8 setów w 2001 roku. Choć część z nich była wciąż w produkcji przez następne lata. Do tego dwa kolejne zestawy ukazały się w kolejno 2005 oraz 2008 roku. Całość miała mieć formę poniekąd edukacyjną. No dobrze, ale co w nich było takiego niesamowitego? Po pierwsze, minifigurki, czy też raczej gigafigurki. Są to bowiem jedne z największych figurek kiedykolwiek wyprodukowanych przez LEGO, jeżeli chodzi o takowe złożone z specjalnych odlewów. A ich forma jest całkiem creepy. No cóż, przypominają od razu takie bardziej porcelanowe laleczki typu Annabelle. Czyli coś fun fact, czego ja nie lubię, ponieważ kiedyś nawet miałem fobię przed takimi laleczkami, co zapoczątkowało się przez laleczkę Chucky. Więc jeżeli miałbym kiedyś stworzyć taką listę najbardziej creepy rzeczy w LEGO, to na pewno laleczki z tej serii by się tam znalazły. Ale anyway, jeżeli chodzi o ich ruchomość, to była ona bardzo podobna do tego, co mamy w zwykłych figurkach LEGO, a z kompatybilnych łączeń mamy w sumie tylko dłonie, które to mogły trzymać identyczne akcesoria, co te dla zwykłych figurek LEGO Duplo. W całej serii wystąpiło sporo specjalnych odlewów, w tym różnorakie materiałowe elementy oraz takie bardziej zwykłe, jak na przykład ogromne krzesła, łóżka czy miska. Te elementy naprawdę były gigantyczne. W sumie taką miskę nawet ciekawie byłoby kiedyś użyć do jakiejś takiej overscale makiety. Następną serią jest Little Forest Friends, w której to serii wybrano bardzo dziwny design dla postaci. Seria była produkowana od 1999 do 2000 roku i wyszło w niej 10 zestawów. Całość opowiada o życiu takich małych ludków w świecie owadów. Mój ludek na przykład nazywa się Adam. Dostaliśmy, co raczej łatwe do zauważenia, kilka różnych kolorów. Każdy z nich określał inny rodzaj istoty. Mieliśmy więc białe marzanki, czerwone poziomki, konwalie, niebieskie dzwoneczki oraz najlepsze, czyli zielone muchomory. Oprócz jednak dość oryginalnych figurek, mieliśmy oczywiście masę różnorakiej roślinności oraz parę dużych owadów, takich jak pszczoła, motyl, pająk, biedronka czy też ślimak. A nasi bohaterowie sobie spali w materiałowych liściach. Pod względem budowy może, no, nie było to nic specjalnie wyróżniającego się, ale za to miały one inne ciekawe fanty, bowiem w sporej części zestawów były dodawane cienkie książeczki zawierające drobne historyjki. Nie wiem co prawda na ile by to zainteresowało kilkulatka, no ale były one obecne, więc to zawsze na plus. Niestety wraz z końcem produkcji tej serii zniknęła również większość specjalnych odlewów. Ale trzeba uczciwie przyznać, że część z nich jeszcze trochę pożyła w innych seriach. Takich dziwnych seriach jak Zooters. Czy też Zooters. Nie wiem jak to wypowiedzieć. Dlatego pozostaniemy przy Zooters. Do czego można wam przyrównać Zooters? Więc jest to coś podobnego do Galidorów, tylko w wersji dla młodszych, czyli Duplo. Wyszły one w roku 2001 i dostaliśmy w sumie 3 zestawy. Mianowicie potwory o nazwach Gozle, Łazo i Tez. Każdy z nich składał się z dosłownie kilku elementów i pomimo tak niewielkiej ilości klocków, posiadały one dość duży procent specjalnych odlewów. Wszystkie kończyny, ogonki czy też wystające oczy były w praktyce zmodyfikowanymi brikami 2x2. By wzmocnić fan z zabawy, dwójka z trójki potworów posiadała przystawki na nogach, co pozwalało na przyczepianie tych poczwar w dziwne miejsca. Tylko Gozle zamiast przystawek dostał stare nogi od Biedronki z serii Little Forest Friends. W sumie Łazo też posiadało te nogi, ale tym razem użyte chyba jako włosy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Seria jak szybko się pojawiła, tak też szybko zniknęła, pozostawiając jednak po sobie jeden element, który został jeszcze ostatni raz użyty w innej serii. W serii, o której wam teraz opowiem, ponieważ jest ona naprawdę dosyć dziwna. A mowa o Little Robots. Nie wiem, czy wy na przykład znaliście ten fakt, ale Little Robots jest to de facto licencja na podstawie serialu dla dzieci o tym samym tytule. Całość w ogromnym skrócie opowiada o przygodach grupy małych
małych robotów. Czyli wiadomo, takie typowe historyjki dla młodszych. Wiadomo, co chodzi. Zestawy wychodziły od 2003 do 2004 roku i dostaliśmy aż 16 setów. Cała seria była dość dziwna. Po pierwsze, dziwaczne figurki, które bardziej wyglądały jak takie dobrze odzwierciedlone figurki akcji, a nie jakiś produkt Lego, co akurat nie uważam koniecznie za minus. Po prostu jest to dość niespotykane w naszej duńskiej firmie. Oprócz tego Little Robots zaprezentowało nam dużo nowych części i to naprawdę dużo nowych części. Wiele roślin, kół zębatych, a nawet całe elementy ścian oraz podwyższane baseplate duplo. Ciężko mi ocenić konstrukcję zestawów skierowanych typowo dla młodszych, ale przyznaję, że rozmach przy tej serii robi wrażenie. Takim rzutem na taśmę chciałem wam jeszcze szybko tylko wspomnieć o serii Mozaik. Na szybko, bo wyszedł tylko jeden zestaw w 2007 roku. Całość posiadała nadrukowane z boku briki, które to trzeba było ułożyć w odpowiedni sposób, niczym w puzzlach, by uzyskać taki oto plakat. Ze zwierzętami Lego Duplo. Dalej, mamy coś ciekawszego, czyli w sumie dwie serie, które wiążą ciekawy koncept na składanie danej budowli, bowiem dostawaliśmy w nich plastikowe śrubokręty do przykręcania niektórych elementów. A były to serie Tulo, czy też jak ja to ją nazywam często Tulolo, oraz seria Action Wheelers. Ta druga seria wyszła w 2000 roku i przeżyła do 2001, wyrzucając na rynek 9 zestawów. I przedstawiała ona może troszkę bardziej nowoczesne, trochę wymyślone, ale wciąż całkiem normalne pojazdy. Budowle składało się głównie z kilku większych odlewów i często posiadały mechanizm pullback, dzięki czemu zabawa była jeszcze fajniejsza. Zaś seria Tulo, o ile w zamyśle podobna, to w praktyce była znacznie bardziej szalona, ponieważ owszem, chodziło w niej również o budowę pojazdów, głównie, ale tym razem nieco bardziej umownych. Ogólnie zestawy te momentami wyglądały jak losowy zlepek części, no nie mogę po prostu tego odwiedzieć. Co też trzeba jednak zaznaczyć, to seria ta wyszła w 1992 roku i trwała do 1996. Co za tym idzie, jest ona protoplastą serii Action Wheelers. Przynajmniej po niego, no bo właśnie powracając do różnic. Zestawy Tulo mocno opierały się na łączeniach, które spinało się za pomocą dołączonego śrubokręta. Te wszystkie ruchome zawiasy właśnie powinno się skręcać przy pomocy śrubokręta. Mam wrażenie, że designerzy trochę zrobili tu taki lekki overkill przez ich ilość w niektórych zestawach. Niemniej rozumiem chęć takiego przepchnięcia nowego systemu do umysłów najmłodszych, by się on po prostu spodobał. Całość niestety lub stety się nie udała i do dziś chętni na zbieranie tej serii muszą się nacieszyć 13 zestawami. Dobrze, i to będzie tyle. Kilka najdziwniejszych serii Lego Duplo. Dość nietypowy temat, ale też od tego tutaj jest mój kanał, by nietypowymi tematami czasem się zająć. Dawajcie koniecznie znać w komentarzach, czy znaliście którąś z tych serii i czy chcielibyście zobaczyć kiedyś coś podobnego na temat innych serii. I co, wpadajcie oczywiście koniecznie na serwer Legowników oraz mojego Instagrama, linki macie w opisie i nie przestawajcie budować. Na razie.